Co narodziny dziecka oznaczają dla związku? Czy scalają małżeństwo, czy też może są przyczyną kryzysu? Na te pytania odpowie psycholog i psychoterapeuta Kuba Jabłoński z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jest to jakieś zagrożenie dla związku, pojawienie się dziecka? Czy jest zagrożenie? To jest niefortunne moim zdaniem sformułowanie. No jest to sytuacja, powiedziałbym, wymagająca od pary i konfrontująca małżeństwo z wieloma rzeczami. I z tej perspektywy jest to kryzys. Kryzys rozumiana jako sytuacja, która jest emocjonalnie istotna. Prawda? Czyli zdefiniujmy ten kryzys. Kryzys z punktu widzenia psychologicznego to... Kryzys z punktu widzenia psychologicznego to jest... To jest sytuacja, w której organizm napotyka na jakąś przeszkodę. Teraz on musi zgromadzić jakąś energię, żeby pokonać. Czyli to jest coś trudnego. To jest coś trudnego, coś co wymaga wysiłku. Coś co wymaga jakiegoś To jest zmiana zmiany. Zawsze, tak. Dokładnie. Wymaga zmiany, tak? Wymaga zmiany zachowań, perspektywy, myślenia itd. Mnie interesuje to, czy dziecko, narodziny dziecka są dla pary czymś, co scali ją, czy czymś, co trochę zagrozi jej istnieniu? Na pewno czymś, co poruszy. Natomiast jaki będzie efekt, czy scali, czy rozdzieli, to jest efekt, to będzie skutkiem, jak sobie poradzą z tym kryzysem. Więc to nie jest tak, że samo pojawienie się dziecka scali, tylko co sposób, oni z tym zrobią? Sposób poradzenia sobie. Co oni z tym faktem zrobią? Jeżeli musimy zweryfikować nasze spojrzenie, zmienić nasze życie, jeżeli mamy mniej czasu dla siebie jako para, no to jest dla mnie oczywiste, że to jest zagrożenie. Rozumiem. Tym się różnimy, że dla mnie to jest wyzwanie, a wyzwanie nie zawsze jest zagrożeniem. Dla mnie zagrożeniem jest coś, co w jakimś sensie nie, może się posypać, tak? Ja zakładam. Ale może się posypać. Ja zakładam, że to się raczej nie sypie. Ja uważam, że jakiś rodzaj podwyższonego napięcia, jakiś rodzaj zwiększonej wrażliwości i w związku z tym kłótliwości i tak dalej, to nie jest, to jest coś naturalne. To jest jeszcze nie jest zagrażające. Zagraża dla mnie dopiero to w momencie, kiedy są pewne tego skutki. Czasami jest tak, że rzeczywiście ta sytuacja jakby pokazuje, znaczy zmusza do pokazania, czy prowokuje do pokazania swojej ciemnej strony, czyli swojej niewyróbki. No i pan mówi, że to nie jest zagrożenie, jeżeli urodzenie dziecka powoduje, że pokazuje swoją ciemną stronę. Oczywiście, że nie, dlatego jest pytanie, czy ja tą ciemną stronę utrzymam, czy ja zobaczywszy tą ciemną stronę, z niej odejdę. To co możemy zrobić, jeżeli chcemy wcześniej, żeby to ten kryzys, który się i tak pojawi, nic. Nie. Popracować nad komunikacją. W trakcie kryzysu się pracuje. Teoretycznie, wie pani, no to jest tak, jakby pani powiedziała, co może zrobić młody reżyser, który kończy szkołę? No, skończył szkołę, ma jakąś wiedzę, ale musi zacząć kręcić filmy. I z każdym filmem kręconym będzie zdobywał coraz więcej doświadczenia. Można mu podsunąć parę innych pomysłów. Może zobaczyć, jak to robią inni i już będzie widział trochę więcej. Ale dalej nie będzie miał stuprocentowej pewności. Ja nie mówię sukcesu. O stuprocentowej. Nawet 80%. Ja mówię o tym, żeby troszeczkę to zmniejszyć. Że na przykład jeżeli para nauczyła się wcześniej komunikować. To będzie miała łatwiej. To będzie mogła skorzystać z tych narzędzi. Czyli można jednak coś zrobić wcześniej. Można zrobić, ale nie po to, żeby uniknąć. Nie, ja nie mówię, żeby uniknąć, można żeby zrobić, trochę go zmniejszyć. Nie wiem, czy zmniejszyć. Znaczy jakoś sobie spróbować inaczej poradzić. Żeby potem było łatwiej z niego wyjść. Żeby można było powiedzieć, zrobiłem wszystko. Nie wiem, doskonalenie komunikacji, doskonalenie umiejętności jakiegoś patrzenia na współmałżonka, liczenia się, ustępliwości, jakiejś takiej płynności. Empatii. Czy nawet empatii, prawda, jako konkretnego narzędzia i tak dalej, to zawsze służy. Ale ja się nie zgadzam, że używając i stosując procedurę taką, śmaką i tak dalej, uniknę konfliktu. Kryzys jest nieunikniony i jest tak, że to fajnie, że te kryzysy są. No to jest takie trochę, to co pan mówi, jest takie trochę pocieszające, bo myślę, że wiele par żyje w takich trochę... W takim micie może. W takim micie, że jak urodzimy dziecko, to będzie tak pięknie, bezkonfliktowo. Dokładnie. I też dlatego żyje w takim micie, ponieważ pary, które są obok nas, nie opowiadają o swoim kryzysie raczej. Jak u nas się pojawia kryzys, to wtedy z nami coś jest nie tak.
Tak, prawda? Więc możemy powiedzieć, że, oczywiście, że to nie jest tak, że to dotyczy jak najbardziej większości par. Jak słyszę, że pary się nie kłócą ze sobą, tak? Że to ja czuję większy niepokój, tak? Niż jak słyszę, że oni się kłócą i są ze sobą. Czyli możemy się spodziewać kryzysu po narodzinach dziecka i on nie jest zły. Jak najbardziej.